Siemanko wszystkim. Sorki ogólnie za taki ponury klimat, ale jakoś średnio się chciało sprzątać i wolałem zgasić światło. Mamy dzisiaj poniedziałek 3 kwietnia, godzina 22, czyli dokładnie tydzień do pierwszego startu, czyli Mistrzostwa Śląska. Ja właśnie wróciłem z konsultacji od Szymona i mam taki mniej więcej zarys, jak będą wyglądały te ostatnie dni. Tak, co do jedzenia, będę jadł 250 makaronu durum, 1200 filetu z piersi kurczaka i 85 ml oleju lnianego, czyli około 175 węglowodanów, 300 białka wliczając odżywkę i 85 tłuszczu. Dziś wypadła regeneracja, ale od jutra do piątku będę trenował systemem full body workout. Jeżeli chodzi o cardio, to będę kręcił wtorek, środę i czwartek 30 minut. Co do wody, zwiększam ją do 6 litrów, a później do 8 i tak do piątku, a w sobotę w dzień ładowania wypiję tylko 3 litry, tak do godziny mniej więcej 18. Sól też lekko zwiększam do środy, do południa. I jeszcze do tego będę brał, gdzieś tu miałem, ale schowałem, Urosept 3 razy po 4 tabletki. No, więc tak to będzie wyglądało. Resztę będę wam opowiadał. Wszystko niebawem. Dobra. Na koniec przypinka. Mamy wtorek, godzinę 6. Ja właśnie lecę zrobić poranne cardio, 30 minut. Rano nadczo przed cardio wlatuje jeszcze jedna tabletka L-karnityny z Hightecha i 10 gram BCAA. Dobra, właśnie wróciłem z cardio. Waga obecnie, no, 87,7, wiadomo, jeszcze lustrzankę mam na sobie i ubrania. Dobra, jeżeli chodzi o jedzenie, to mam 1200 filetu z piersi kurczaka, do tego 250 makaronu durum i 85 oleju lnianego. No i wiadomo, do każdego posiłku jeszcze brokuły. Pierwszy posiłek to będzie białkowo-tłuszczowy, czyli tylko filet z piersi kurczaka i olej lniany, troszeczkę brokułu, a następnie jeszcze 4 posiłki, w każdym po trochę makaronu, tak żeby w tych 4 porcjach zmieściło się 250. No i też kurczak, olej i brokuł.
mamy środę, godzinę 6. Ja właśnie wybieram się na poranne cardio, tak jak wczoraj 30 minut. Przed cardio znowu wleci tylko tabletka karnityny z Hightech, 10 gram BCAA. Po cardio, jeżeli chodzi o dietę, to znowu 1200 filetów z piersi kurczaka, do tego 250 makaronu durum i 85 ml oleju lnianego, do tego brokuły. Śniadanie znowu białkowo-tłuszczowe. Teraz tak, jeżeli chodzi o wodę, to znowu 8 litrów piję dzisiaj. Sól już odstawiam koło godziny 13. Tak, trening koło 19, full body workout. No i to mniej więcej tak będzie dzisiaj wyglądać. Teraz sobie popijam jeszcze BCAA z pół litra wody przed cardio. Uśmiechnij się, jesteś super i taki też będzie twój dzień. Oj tak, taki będzie. Pozdrawiam. Dzień czwartek, ja właśnie jestem po porannym cardio. 30 minut jak ostatnio. Dzisiaj na szczęście już ostatnie aż do zawodów. Waga pokazuje nam 86 kg, czyli mamy dokładnie ponad 1,5 kg mniej jak we wtorek, ale to dobrze, bo tak to powinno wyglądać mniej więcej już. Zaczynam mnie powoli odwadniać, cały czas piję te 10 litrów wody. No i też sól odstawiłem, więc na pewno ta sylwetka się już trochę poprawia. Już brzuch jest trochę lepszy. No i dzisiaj jeszcze będzie ostatni trening. Tak około 19, też wypukający glikogen. Posiłki takie same, tylko troszeczkę dam jeszcze mniej dzisiaj węglowodanów, żeby maksymalnie wypukać z siebie glikogen, a od jutra ładowanie i zobaczymy jak będzie to. Ostatni posiłek, czyli 250 kurczaka, 50 gram makaronu, jak zwykle bloku. Tym razem niestety już bez soli, bo dzisiaj odstawiłem. Tutaj mam mój wazon pełny wody, dokładnie herbaty zielonej, gdzie jeszcze piję 10 litrów. A tutaj Uroseft, 4 razy po 3 tabletki. No i na noc sobie kupiłem, będę brał jeszcze melatoninę, bo ostatnio dosyć duży problem ze snem. Mam nadzieję, że coś pomoże. Siemanko, mamy dzisiaj piątek, godzina 8. Ja się cieszę, bo już dzisiaj bez treningu siłowego, bez cardio i od rana zaczynam. Ładowanie. Tak. Waga teraz pokazuję. Po takim totalnym wypukaniu z glikogenu już zaczęła mi troszeczkę odwadniać. Dzisiaj jeszcze też piję wodę, ale gdzieś tak około 6 litrów. Waga pokazuje 84,6. Czyli jak widać jeszcze zeszła. Sylwetka no dobrze wygląda, tylko jest bardzo płasko.
Ale tym się nie muszę martwić, bo właśnie zaczynam ładowanie. Taki właśnie suchy, tylko bez w ogóle żadnego nabicia. Bardzo płaski. No. Tak, jeżeli chodzi o ładowanie, to zaczynam od żelków, ja sobie zjem. I od 8 co 2 godziny będę jadł dzisiaj 50 gram produktu węglowodanowego. Będzie to makaron durum. I do tego troszeczkę kurczaka, ale mniej więcej będzie 500 gram na cały dzień. I zero tłuszczu. I tak co 2 godzinki. A jutro w sobotę będę jadł 100 gram produktu. Czyli mniej więcej 100 gram makaronu durum albo 50 gram ryżu i do tego 50 rodzynek. No i co 2 godziny, czyli będzie 2 razy więcej. I zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jak będę płaskiej nabity, to jeszcze zaryzykuję i wrzucę pizzę na noc. Bo zawsze mam problem z tym nabiciem, zawsze jestem płaski. Suchy, wszystko jest spoko, tylko że po prostu zawsze mam problem z tym nabiciem na samym końcu, żeby fajnie to wyglądało, nie było tak płasko. No więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Właśnie przyszły moje bronzery jako podkład. Jutro wieczorem w sobotę będzie protan. Zrobię sobie dwie warstwy. A w niedzielę rano przed wyjściem na scenę będzie Jantan Ultra. Siemanko, mamy sobotę, 6 rano. Ja już nie mogę spać, pewnie dlatego, że mój organizm już domaga się kolejnych dawek węglowodanów. Wczoraj poleciało w sumie 600 gram produktu węglowodanowego w postaci makaronu durum. Dzisiaj już to zamienię na ryż biały, bo jednak makaron ma troszkę więcej błonnika. Waga po pierwszym dniu ładowania. Po pierwszym dniu ładowania 84,2, więc nawet jeszcze spadła. Więc będzie trzeba jeszcze troszeczkę bardziej doładować. Sylwetka no bardzo podobna jak wczoraj. Może troszeczkę lepiej suchy jestem jeszcze, ale no nabicia nie ma za bardzo, więc czyli spokojnie. Dzisiaj to nawet z 10-12 paczek tego ryżu wpadnie. A wieczorem na noc jak będzie słabo, to jeszcze jakiś fast food poleci. To może być pękaty nabity, a nie to co na debiutach. A co do wody, zamierzam dzisiaj też pić do posiłków. Około 3 litrów, tak do godziny 18. Dobra, ja właśnie jadę na weryfikację. Posiłek mam ze sobą 100 gram ryżu i 100 gram rodzynek. Dobra, pierwsza warstwa protana jest już nakładana. Jeszcze przed snem będzie jedna, a jutro rano przed startem Jantan Ultra. Siemaneczko, mamy sobotę, godzina 22. Ja już zjadłem wszystko to, co miałem zjeść, jeżeli chodzi o ładowanie, ale dalej czuję mały niedosyt i nie jestem jeszcze tak dobrze naładowany, jak chciałem. Tak więc w formie testu, tak jak kiedyś mówiłem, będę chciał spróbować ładowanie pizzą na noc i zobaczymy jak to wyjdzie. Tak więc jutro na zawodach będę albo fajnie nabity, pękaty, wyżyłowany, albo zalany. Zobaczymy jak to wyjdzie, zawsze chciałem to spróbować i się jutro przekonam. Zobaczymy, trzymajcie kciuki.
prawa noga. Dobra, podsumowując te przygotowania, mogę powiedzieć, że z formy jestem naprawdę mega zadowolony. To była moja życiówka, ładowanie też wyszło mi perfekt. Na scenie ważyłem aż 8 kg więcej jak poprzednim razem, ale mimo wszystko dalej zabrakło tej masy mięśniowej i nie zakwalifikowałem się do finałowej szóstki. Nie ukrywam, bardzo mi się nie podoba, że w fitnessie plażowym nie ma określonych limitów wagi, jak i kryteriów oceniania. Z roku na rok zawodnicy na scenie ważą więcej i to ciągły wyścig o kolejne kilogramy mięśni. Jeżeli to ma iść w tą stronę, to za kilka lat zobaczymy kulturystykę ekstremalną w spodenkach plażowych, bo już teraz nie jeden zawodnik wygląda jak dobry klasyk. Tak więc postanowiłem, że kończę z federacją EFBB i następny mój start będzie w NAKU w kategorii Men's Aesthetic. Tam przynajmniej są określone kryteria, jak i limit wagi w oparciu o wagę wzrost. Czyli w moim przypadku na 1,84 m muszę wnieść 84 kg na weryfikacji. Muszę teraz zbijać wagę, bo na dzień dzisiejszy mam 89 kg. Pozowanie też mi się bardzo tam podoba, bo są bicepsy przodem, tyłem, triceps bokiem i brzuch. Więc to będzie dużo większa frajda na scenie, jak te dziwne pozowanie w fitnessie plażowym. Tak więc trzymajcie kciuki, a jeżeli spodobał Wam się materiał, to bardzo proszę o udostępnianie i danie lajka, a postaram się częściej nagrywać tego typu vlogi. Pozdro!